Dobra, lecimy? Ja nie mogę, stary. Jak to odbyć? Lecę. Stary, jak ty to zrobisz? Dawaj! Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wskrzy. Mam ci przy stronie broń. Siema, jestem Marek. Dzień dobry, drodzy państwo. Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednim filmem z rollercoasterem postanowiłem, że własnymi rękami przedłużę go. Tam był jeszcze do niedawna rollercoaster. W tym miejscu znajduje on się tutaj. Rozebraliśmy go, stwierdziłem, że jest on tandetny. No niestety ty i kto tam jeszcze był, nie postaraliście się, dlatego ja wezmę sprawę w swoje ręce i zrobię... Zina. Zamknij się, wariatka. Ja teraz przemawiam. Zrobię dzisiaj rollercoastera na własną rękę. Będzie on naprawdę wypasiony i porządny. Zobaczcie, materiały są gotowe, deseczki są, wszystko jest, szyny są. Owszem, zrobimy go na podobnej zasadzie jak poprzedni. Tym, że zamiast tandetnych palet weźmiemy sobie normalne deski, które zakupiłem niedawno. Troszeczkę profesjonalnie to zrobimy. Weźmiemy stalowe, bardziej wytrzymałe profile ścienne. Tak. No i myślę, że roller coaster będzie dużo ciekawszy. No, ja myślę, że będzie elegancki. I będzie dłuższy i będzie przede wszystkim bardziej przypominał kolejkę górską. Troszeczkę pracy nas czeka, ale myślę, że efekt będzie super. Czas prac przewidywany. Jest na 3 dni, także ten film będzie się składał z 3 dni ciężkiej roboty. Dobrze, drodzy państwo, pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole oraz komentujcie dowolny film, aby znaleźć na ścianie prestiżu. No i cóż, drodzy państwo, płytę kamerzystę możecie kupić na stronie www.kamerzysta.vip za 1,69 zł. No i co, bez przedłużania już chyba weźmiemy się budujemy do roboty. Mniej więcej będziemy wam pokazywać, co robimy, jakbyście sobie chcieli takiego na chacie zbudować. Zamknij się, wariatka, to jest moja decyzja, ja chcę się roller coastera i będę. Nie odzywaj się. Zapraszam do oglądania. Nasza kolejka już na początku będzie troszeczkę dłuższa, bo jeżeli pamiętacie poprzedni film, ich kolejka zaczynała się mniej więcej w tym miejscu, a tutaj mamy dosyć wysoki spadek, także tutaj zyskamy na prędkości. Zaczynamy mniej więcej z tego miejsca. Prędkość będzie jeszcze większa. Dobra, także mamy pierwszą część naszego roller coastera. Wszystko będzie wyglądało mniej więcej w taki sposób. Są to deski, będzie tym razem bardziej stabilnie. Tak czy nie? No tak, no. No świetnie. Także robimy dalej. Także jesteśmy już na etapie długości, jaka była poprzednio z palet, a to będzie jakoś 4 razy dłuższe. Jest, no, jak? No to jest dłuższe, bo zaczęliśmy wyżej, a już sięgamy tam, gdzie ostatnio były palety, a będzie sięgało to, no tam dalej, ten las. Ponad 150 metrów. To co, robimy dalej. Tak więc, te elementy drewniane już położyliśmy sobie, kolejka sięga lasów. No i tutaj każdy taki element łączymy sobie za pomocą blaszki. Zgadza się? No tak. No super. Okej, a teraz za pomocą krętarki do tych desek przykręcamy profile, które posłużą jako szyny, tak? No tak, no Marek, no nie widać? Właśnie, w taki sposób. Tutaj służący wkręca. No i zaraz będzie skończone. Okej, także drodzy państwo, o 3 w nocy udało mi się w miarę wszystko skończyć. Znaczy tutaj jeszcze troszeczkę zostało, jeszcze będzie taki jeden element, no ale powinniście mniej więcej kojarzyć, jak wygląda ten las, dlatego tutaj pojawiają się drzewka, no i to jeszcze poleci tam 10 metrów dłużej od tych drzew. Także na zakończenie tego dnia, bo dzisiaj oczywiście nie będziemy testować tej kolejki, pokażę wam, jak po prostu zjeżdża sam wagonik, a później przyjdą do mnie specjalne osoby, które sprawdzą tą kolejkę, rano przyjdą i dadzą mi na to atest, wtedy będziemy mogli już sami ją testować, ale to wszystko jutro. Zaprosimy sobie wszystkich ładnie, pięknie. Także teraz polecimy z wagonikiem, właśnie tym wagonikiem na górę i pokażę wam, jak szybko zjeżdżę. Dobra, jeszcze wariatka przyszła, tak? No, hejcie. Także... Chciałam zobaczyć, jak się spisałeś. Dobra, nie odzywaj się. Zrobimy sobie teraz jazdę próbną samego wagonika, a jutro, jak już będziemy mieli atest na tą kolejkę, czyli czy kolejka będzie bezpieczna, to będziemy my na tym jeździć, no bo tak po prostu nie możemy, ze względu na bezpieczeństwo. Także, drodzy państwo, teraz już puszczę tą kolejkę, no i po prostu zobaczcie, jak to zasuwa. Sam dźwięk tego robi wrażenie. Także 3, 2, 1. Wiesz co, to ostro leci, nie? Przerażające. Ja naprawdę nie chcę na tym jechać. Dobra, w każdym razie ja idę spać i widzimy się jutro, jak już będziemy testować tą kolejkę. Jesteś chory, człowieku, wiesz o tym? Także po dwóch ciężkich... No tak. Ale jesteś chory, człowieku, wiesz? Dwóch ciężkich dniach przygotowań. Jesteś chory. W końcu się udało. Ty jesteś chory. Ja? No ty jesteś chory. Ty to widzisz? Mam na to atest, tak? Mam teraz pokazywać certyfikat, czy uwierzycie mi na słowo? Patrząc na to... Jezu Chryste, ty chcesz z tego zjechać? Wszyscy będziemy zjeżdżali. Ja mam z tego zjeżdżać? No a co? Ja mam z tego zjechać? Jesteś pewny? Puszczać samego? No puść.
Ale bez obciążenia to ty nie pojedzie chyba. Pojedzie, pojedzie. O cholera, tutaj jeszcze podwyższyłem sobie. No także drodzy państwo, roller coaster ma 170 metrów długości, tak? Ile? 170 metrów. Nie no, ze 120 ma max. Przecież mam policzone. No dobra, dawaj. To co, puszczamy? No puść go. No i chory. Co? Jedzie sobie. I ile on jeszcze będzie jechać? Dobra, chcemy obejrzeć cały tor? No ja bym chciał go zobaczyć, ale nie wiem, czy to jest normalne, nie? A więc tak, drodzy państwo, jeżeli chodzi o całą konstrukcję, to została ona wykonana z drewna oraz profili ściennych. Marek, ale ja się boję z tego zjechać, ja naprawdę muszę z tego zjeżdżać? Nie chcesz, to idź. Tylko, że na ciotę wyjdziesz. To lepsze. Oczywiście cały nasz... O Jezu Chryste, prawie się potknąłem. Oczywiście cały nasz roller coaster jest specjalnie atestowany. Mam na niego tutaj certyfikat, że jest bezpieczny, także bez problemu byśmy mogli zjeżdżać, ale na samym początku poznajmy tutaj teren. No, jak już pamiętacie z poprzedniego filmu, poprzedni roller coaster kończył się w tym miejscu, a tutaj tak naprawdę rozwija swoją największą prędkość. Idzie aż tam do lasu. No, tak jak po prostu obiecałem. Jest długi, myślę, że będzie wam się przyjemnie oglądało z jazdy, zwłaszcza z pierwszej osoby, z kamery GoPro. Tak? Jezu, jakie to jest długie! Ile jeszcze będziemy szli? No tutaj zaraz się kończy, spokojnie. Mówiłem, że będzie długie. 200 tysięcy łapek pod tym filmem i przedłużamy go znowu. Jeszcze go chcesz przedłużyć? Tak, zrobię 3 razy tyle, co jest teraz. On zjechał do końca? No, do końca pojechał. Jezu, Marek! Serio? Serio? No tak, a jeżeli chodzi o zakończenie, to hamowanie odbywa się w dosyć specyficzny sposób. On się chyba wycholeił. Nie, to jest specjalnie tak zrobione. Żeby co? No to jest po prostu droga hamowania, tak? Ewentualnie mógłbym to jeszcze w jakiś sposób dopracować, ale myślę, że nie ma większego sensu. Tutaj profile się kończą i po prostu poprzez większą siłę tarcia na deskach nasza płyta się zatrzymuje. Na płytach się zatrzymuje. Jezu. No płyta się zatrzymuje, tak. Leci sobie po tym. Tutaj jest duża siła tarcia, jak widać, zdarło nam się nawet tutaj od tej przejażdżki. Ewentualnie na wszelki wypadek jest materac na końcu. Także wszystko jest jak najbardziej bezpieczne. To co? Ja mam z tego zjechać, Marek. Kto pierwszy? Ja nie idę pierwszy. Kamień papierożyce? Nie chcę, Marek, pierwszy jechać. To jest twój pomysł, to są twoje filmy. Ja muszę wiedzieć, że to jest bezpieczne. Musisz się zjechać pierwszy. No jest, mam atest, certyfikat. Okej, dobra, ale ja się boję mimo wszystko. Nie boisz. No boję się, no kurde, no Marek, zobacz, jakie to jest wysokie. Na normalnej kolejce się boję. Jest bezpieczne. Okej, nawet jeżeli jest bezpieczne, to się boję po prostu. No dobra, to zabierasz to do góry? No dobra, mogę zjechać, papier, kamień, dobra, nie będę ciotą, dawaj. Raz, dwa, trzy. No i co, miałeś kamień i co, i zrobiłeś papier? Co? Nie, no kamień. No dobra. Czyli co? No czyli przegrałeś. A czy ty jedziesz? Nie, no ty jedziesz. Dobra, to weź mi go na górę zanieś. O Jezu Chryste, serio? No. To dawaj go w bójkę weźmiemy. Nie, no dawaj sam. A Boże. No dobra, idź. Okej. I tak nie sądzę, że to jest dobry pomysł, nie? Zobacz, jak to jest wysokie. No, adrenalina na pewno jest, ale chyba po to robiłem, żeby było... Masz tego GoPro w ogóle? No mam, na górze. No dobra. Lecisz, lecisz! Ten to jest dopiero szybki. Dobra, drodzy państwo, jednak obmyśliłem inny pomysł na to, w jaki sposób możemy zrobić przejażdżkę, zanim ja wsiądę tam własnym ciałem, a mianowicie puścimy sobie ciężkie betonowe bloczki i po prostu udowodnimy wam jeszcze przed moim pierwszym przyjazdem, że wszystko jest w 100% bezpieczne. Z tym, że tym razem ustawimy się na końcu, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda końcówka i wtedy przejdziemy do mojego przyjazdu. Co? GoPro przymocnij do bloczków. No, tak zrobimy. Tak będzie najrozsądniej. No tak, no to trzeba załadować bloczki betonowe i tyle. A mamy bloczki? Mamy, spokojnie. Mamy takie bloczki po 25 kg sztuka, także to mniej więcej będzie moja waga. Dobra, także ty nagrywasz tutaj? No. Ja idę tam zobaczyć, bo to mnie dotyczy ten przejazd, tak? No. Dla mnie najważniejsza jest końcówka. Ty nagrywaj sobie tutaj. Jak ja będę na końcu, to możesz powiedzieć staremu, żeby to spuszczał, okej? Okay? Dobra, jeszcze chwila, jeszcze sekunda. Dobra, dawaj, puszczaj! Nastawię na szczynę. Puszczasz? Tak. Ja pierdzielę. Jedzie. O kurde. Jezu Chryste. Wykoleił. Nie wykoleił. On tam ma hamowanie. I co, nie ma chyba takiej tragedii, co Marek? No myślę, że nasza kolega jest bezpieczna. To co, zjeżdżasz? Tak, myślę, że tak. To dawaj. No dobra, to trzeba ją wnieść. I co, ja mam ją wnieść oczywiście, tak? A kto inny? Jak zawsze ja mam przesrane. A te bloczki chociaż zdejmiesz, pomożesz mi zdjąć te bloczki? GoPro. GoPro poleciało?
Nie, ona chciała tutaj spać. Marek, załóż GoPro, nie zniszczyło się? Nie. Załóż GoPro na siebie i lecisz. Lecę. Pomóż mi te bloczki ściągnąć, okej? Okay? Pomożesz? No tak, tak, znaczy nie, ja idę. Na górze ma być. Serio? Na górze ma być kolejka. Serio? Serio. Gotowy Marek? Czy ja wiem, czy taki gotowy? No ja nie wiem, ty powinieneś wiedzieć. Ojcze, co tam? No i jak wam idzie, chłopaki? Dwa dni już to budujemy. Test był, kto jedzie? Ja mogę jechać pierwszy. Chcecie? A chcesz? No jak? Przecież jestem kozak, nie boję się. No co? Stary. No dawaj do góry. Jasne. A jak? Zaraz wam pokażę. Młodzież, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Czekaj, pasują kółka. Jedziemy! On jest pewny tego? Stary, kurde! Samej góry? Ty kozaku! No stary, jak to zrobisz? To szacun dla ciebie. Wiesz co, chyba jedź pierwszy, jednak. Nie, no nie ja, ty nie mam kasku, jedź pierwszy, dawaj. Chcesz kask? Nie, no ty jedź. Ale to je... Jesteś kozak czy nie, ojciec? No niby jestem, no. No to dawaj, kasku ubierz i jedziesz. To co w końcu postanowiliśmy? No dawaj mu kask. Może ty chcesz? Nie, ja nie. On jest kozak. Kask? No tak, biorę, wsiadam, poczekaj. Kamera jeszcze. To gdzie ona będzie? Dobra. Na klacie. Idź też. Ojciec, specjalnie dla ciebie, kamera. Wow. Kurde, to jest wyzwanie. Daj łapę. To jest wyzwanie. Nie no, nie wierzę w to, co się dzieje. Zobaczcie, jak to wygląda za mną. Zobaczcie, jak to wygląda za mną. To jest ogromny spad. Ogromny. Nie powiem, a będzie grubo. No, coś czuję, że będzie. No kurde. Podoba mi się to. Jesteś gotowy? Tak. Start? Stary, jeszcze trzeba zapiąć ten kask, bo człowieku, wiesz, że jesteś hardkorem. Tak. Dobra, lecimy? Ja nie mogę, stary. Jak to odbyć? Lecę. Stary, jak ty to zrobisz? Dawaj! Pojechał? O Jezu! Zjechał pieprzony. Hardcore. Co jest? O człowieku! Dobra jazda? Ja cię kręcę, on to zrobił, czaisz? No właśnie słyszę. Okej, także drodzy państwo, mówiliśmy się tak, że ja zjeżdżam stąd, a oni tam na dole trzymają materac. Tak, dla zachowania większego bezpieczeństwa. Tak, już zjeżdżam! Także odkładam aparacik, Sony, kamerę, którą nagrywamy przeważnie i widzimy się tutaj na GoPro. Dobra, to... Co? No jestem nisko! Jezu! Ojej! Nie! Aaaa! To cholera! Ale to jest prędkość! O kur... O! Człowieku, no samo co ojciec mówił, to tutaj nabiera prędkości cholerstwo. Tam jedzie spokojnie. Jak się o, czujesz? O cholera, stary. Jak się czujesz, Marek? Gratuluję, że zjechałeś. Potem. Ja nie zjeżdżam, Marek. Nie, to ja mam tylko teledysk. No ale to wiesz, że tu pęka wafla. Jak pęka wafla? No, to z nas wjechał. No człowieku, mam teledysk, ja nie mogę sobie zjechać. Nie no, powiem ci, że to jest atrakcja naprawdę dla prawdziwych, ekstremalnych osób. Marek, ja bym zjechał, wiesz, że bym zjechał, ale jutro mam teledysk, serio. Spoko, kolejka nam nie zniknie. Dobra, to wnosimy to. Chcesz jeszcze raz zjechać? Nie, raczej nie, zostawimy to sobie na następne odcinki. A, bo on tam ma krzywy palec zwrócony, nie? Dobra, także przenosimy się na tamtą kamerę za chwilę, tak? Ja pierdolę, ta kolejka jest za gruba, Marek, nie? Nagrywamy sobie dzisiaj kolejny film, który już jutro o godzinie 11 pojawi się na tym kanale. No i w międzyczasie stary nas odwiedził. Dokładnie, wczoraj... Jak wrażenia po przejeździe kolejki? Niesamowite, mówię wam, niesamowite! Przetestowana, atestowana, zaufałem, siadłem, pojechałem. To był kot! Byłem kotem, chciałem pierwszy, nie? Nie żałuję, następnym razem robimy do rzeczki. Mam nadzieję, że jak wyląduję w wodzie, to troszeczkę łagodniej będzie. Także polecam, oglądajcie, będzie super. Łagodnie w sensie... Lądowanie, tak na szupaka po prostu sobie wjadę w ten piasek i już nic sobie nie uszkodzę. Ale zrobię to specjalnie dla was i jako pierwszy. Ale co, uszkodziłeś sobie w 100% bezpieczna kolejka? Nie, 100% bezpieczna. Naprawdę miałem takie miękkie lądowanie, chłopaki, że sobie tego nie wyobrażacie. Jak na poduszce. Łóżko wodne nawet, podobne. Dokładnie. No, piękna. Ja wiesz co, polecałbym, żeby może jakiś szofer może by zjechał. Tak, a może... jeżeli przedłużymy kolejkę, czyli jeżeli wbijecie 200 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to wtedy przedłużamy kolejkę. Marek i był kotem. Szofer zjedzie
kamerzysta, wszyscy zjadą z tej kolejki, bo będzie ona jeszcze dłuższa, jeszcze większa adrenalina. No będzie miał około 250 metrów długości. Więcej. Jako jedyna w Polsce, nie do podrobienia. Dobrze, także już oficjalnie kończymy ten film. Drodzy Państwo, zobaczcie poprzedni film oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. To był Stary, to jestem ja. Do zobaczenia.